Osteoporoza jest schorzeniem kości polegającym na tym, że w pewnym wieku ilość wapnia, która jest niezbędna do budowy kości, zaczyna spadać. Spadać na tyle, że kość staje się mniej wartościowa, podlega złamaniom, a w związku z tym bardzo przykrym konsekwencjom dla pacjenta, czasem nawet skutkujących utratą życia. Osteoporozę można podzielić na dwie różne grupy. Pierwszą grupą osteoporoz to są osteoporozy naturalne. To są te, które są wynikiem naturalnych procesów metabolicznych, jakie zachodzą u człowieka, związane z jego, no nie bójmy się powiedzieć, starzeniem. Druga grupa osteoporoz to są takie, które nazywamy osteoporozami wtórnymi, które są związane z występującymi różnymi chorobami toczącymi pacjentów i pacjentki zwłaszcza. Te choroby dotyczą różnych narządów, to są choroby związane z układem pokarmowym, to są choroby związane z nerkami, to są choroby układu krążenia, to są choroby o naturze endokrynologicznej. Jak również do tej grupy zaliczamy osteoporozy związane z zażywaniem, stosowaniem różnych leków. Osteoporozę nie dość, że się da leczyć, to ją bezwzględnie należy leczyć. A jeszcze nim zaczęlibyśmy mówić o leczeniu, powinno się zacząć działać tak, aby się nie rozwijała, czyli powinno się wdrożyć wszelkie możliwe działania o charakterze profilaktycznym. Pyta pani, czy można leczyć. Oczywiście tak. Stosujemy różne preparaty, które mają za zadanie ułatwianie wbudowywanie wapnia do kości, po to, aby trwałość tej kości zwiększyć. To cała grupa działań związanych z farmakoterapią, ale także zalecamy pacjentom zmiany trybu życia i zmiany nawyków żywieniowych, aby osiągnąć ten sam cel. Zacząłem mówić o profilaktyce i tak naprawdę główną rolę w postępowaniu z osteoporozą właśnie odgrywa profilaktyka, czyli zespół wszystkich tych czynników, które mają za zadanie ustrzec pacjentki przed rozwinięciem się tego schorzenia. Są czynniki wywołujące osteoporozę, na które możemy mieć i mamy na pewno dobry wpływ. Te czynniki to przede wszystkim tryb życia i nawyki dietetyczne. Jeśli chodzi o tryb życia, tak naprawdę od samego początku życia powinniśmy dbać o to, aby oprócz normalnej aktywności intelektualno-fizycznej starać się wykonywać pewne ćwiczenia, ten tryb życia tak kształtować, aby spory udział w naszej aktywności życiowej miały ćwiczenia o charakterze rekreacyjnym. Ten ruch, te ćwiczenia, ta aktywność rekreacyjna ma przede wszystkim za zadanie w początkowych etapach życia zapewnienie właściwej masy kostnej po to, aby w późniejszych okresach życia można było czerpać z pełniejszego, że tak powiem, zasobu. Także pierwsza rzecz z całą pewnością godna podkreślenia to jest to, aby wykonywać ćwiczenia, zadania aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym. Mówię tu specjalnie, podkreślam słowo rekreacyjnym, unikając słowa o treningowym, czy wysiłkowym, czy ćwiczeń o charakterze forsownym.
ćwiczenia forsowne, ćwiczenia związane z uprawianiem sportów ekstremalnych, sportów, które mają się zakończyć otrzymywaniem trofeów z olimpijskimi włącznie, z całą pewnością nie będzie służyło osiągnięciu tego celu. Wprost przeciwnie, może się okazać, że tego rodzaju aktywność fizyczna może, poza tym, że rodzi możliwość traumatyzowania, czyli powstawania urazów, ale nie zapewni nam tego celu, o jakim myślimy, czyli nie zapewni nam właściwego uwapnienia kości na starcie życia. Na starcie życia, czyli gdzieś mniej więcej do 29 roku życia, do 29 czy 30 roku życia, w którym to okresie osiągamy tak zwaną szczytową masę kostną. To tyle, jeśli chodzi o ruch. A mamy jeszcze drugą grupę czynników wpływających na stopień uwapnienia kości, a więc pośrednio na możliwości wystąpienia osteoporozy. To są nawyki dietetyczne i nawyki życiowe. Jeśli chodzi o nawyki dietetyczne, niezwykle ważne jest to, aby młody człowiek spożywał jak najwięcej produktów mlecznych. Produktów mlecznych, może to być mleko, mogą to być przetwory mleczarskie, sery twarogowe, białe, żółte, a także dostarczać świeżych warzyw. Chodzi o to, że w tych produktach mamy najlepiej przyswajalne związki wapnia. To ten pierwiastek, który ma istotne znaczenie dla uwapnienia kości. To jeśli chodzi o dietę, to tyle. Natomiast warto by jeszcze powiedzieć o używkach. Spożywanie alkoholu, a zwłaszcza spożywanie alkoholu w ilościach nadmiernych, jak również spożywanie kawy powyżej 4 filiżanek dziennie, tak mówią naukowcy, z całą pewnością nie jest wskazane ze względu na to, że utrudnia wchłanianie wapnia i pośrednio ogranicza możliwości osiągnięcia właściwej, szczytowej masy kostnej. Wspomnę o herbacie. Herbatę możemy pić. Herbata poprzez zawartość w sobie flawonów, które łączą się z receptorami estrogenowymi w obrębie tkanki kostnej, wywiera korzystny wpływ na procesy metaboliczne kości. Z całą pewnością należy także ograniczyć, a najlepiej wyeliminować tytoń z życia. Nie zalecamy palenia papierosów. Z całą pewnością tak. Nie ma żadnych przesłanek ku temu, aby twierdzić, że seniorzy nie mogą pić mleka. Jest tylko jedno. Czy to ma być mleko słodkie, czy mleko kwaśne. Jeśli u danego seniora stwierdzimy nietolerancję laktozy, czyli cukru zawartego w mleku słodkim, zdecydowanie przestrzegamy przed piciem mleka słodkiego, natomiast zalecamy z całą pewnością picie mleka kwaśnego czy maślanki. Nasza dieta, tak jak już wcześniej wspominałem, powinna zawierać sporą dozę, dieta musi być oczywiście zrównoważona, ale musi zawierać sporą dozę produktów mlecznych, mleka i produktów mleczarskich. Wymieniamy tu sery żółte, ale sery żółte chude ze względu na zawartość tłuszczu. Tłuszcz w nadmiernych ilościach z całą pewnością nie będzie dobrze służyć z innych względów naszemu organizmowi. Sery twarogowe, twaróg, bardzo dobrze przyswajalny i zawierający dużą ilość wapnia. Odpowiedziałbym może jeszcze szerzej w ten sposób. Istnieje szereg doniesień literaturowych o charakterze podręcznikowym czy o charakterze beletrystycznym, które przedstawiają całe zestawy dietetyczne przeznaczone właśnie dla pacjentów, którzy są zagrożeni osteoporozą albo dla pacjentów, którzy już mają
osteoporozę. W każdym razie generalnie należy pamiętać o tym, że te produkty, które zawierają w sobie bardzo dobrze i łatwo przyswajalny wapń, powinny być przez pacjentów, ta dieta powinna być o te produkty wzbogacana. Chciałem powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Być może od tego powinienem zacząć. Co to jest osteoporoza? Osteoporoza to jest schorzenie, układowe schorzenie narządu ruchu, układowe schorzenie szkieletu, polegające na odwapnieniu, czyli zmniejszeniu zawartości wapnia w tkance kostnej, skutkujące zmniejszoną odpornością na urazy, czyli zwiększoną łamliwością, a także z gorszym przenoszeniem naprężeń związanych z normalnym życiem. Tak naprawdę można byłoby powiedzieć, że to, czy ktoś ma więcej wapnia w kości, czy mniej, wydaje się być problemem akademickim dla analityków. Tak nie jest. Tak nie jest, ponieważ jeśli przekroczy się pewien stopień odwapnienia kośćca, zwłaszcza to dotyczy osób starszych, zaraz wyjaśnię, których osób starszych, to dochodzi do takiej sytuacji, że po prostu może dochodzić znacznie łatwiej do urazów i do złamań. Typowe złamania osteoporotyczne to złamanie dalszej nasady kości promieniowej, złamania kompresyjne trzonów kręgowych, zwłaszcza w odcinku piersiowym, a także to, które związane jest z najcięższymi możliwymi konsekwencjami, złamanie bliższego odcinka kości udowej. Wspomniałem o tym, że osteoporoza dotyka przede wszystkim osób starszych, tak, a zwłaszcza pań w starszym wieku. Tak naprawdę osteoporoza zaczyna dawać o sobie znać, czy to stopniowe odwapnianie kości zaczyna o sobie u kobiet dawać znać wtedy, kiedy wkraczają w wiek menopauzy. Wtedy wypada czynność hormonalna jajników, spada poziom estrogenów i od tego momentu ta szczytowa masa kości, o której wcześniej mówiłem, zaczyna spadać. Co to znaczy szczytowa masa kostna zaczyna spadać? Kość jest, jak większość tkanek ludzkich, takim narządem, w którym odbywa się na zasadzie dynamicznej równowagi proces kościotworzenia i proces utraty kości, proces kościogubny, czy my to nazywamy procesem resorpcji. W młodym wieku przeważają procesy kościotworzenia i to one właśnie mają nam zapewnić pożądaną wyjściową czy szczytową masę kostną po to, aby wystarczyła nam na całe życie. W okresie menopauzy czy w późnych latach, a zwłaszcza w piątej i szóstej dekadzie, u mężczyzn zaczynają przeważać procesy kościogubne, czyli resorpcyjne i stopień uwapnienia kości zaczyna spadać. Jeśli ten stopień uwapnienia kości spadnie poniżej pewnych ustalonych statystycznie na podstawie wielu badań granic, możemy mówić już o osteoporozie. W przypadku stwierdzenia osteoporozy z całą pewnością należy poza farmakologicznymi, o których mówiłem, czyli zwiększenie aktywności fizycznej, a także zmianie nawyków żywieniowych, należy wdrożyć leczenie. To leczenie jest nieodzowne, ponieważ ono ma za zadanie opóźnić proces demineralizacji, zminimalizować zmianę architektury czy mikroarchitektury kości tak, aby jej trwałość, wytrzymałość, jakość tej kości stale była dobra, pożądana, dobra. Jeśli chodzi o stosowanie leczenia farmakologicznego w osteoporozie,
to mamy do wyboru wiele leków. Liczba tych leków się systematycznie zwiększa. Są prowadzone badania nad coraz to kolejnymi innymi grupami leków stosowanymi właśnie w tym schorzeniu. Ale wciąż zasadniczą rolę odgrywają dwie substancje. Pierwsza z nich to jest pierwiastek, o którym już mówiłem, czyli wapń, a drugą witamina D3. Warto zwrócić uwagę, że w polskim jej populacji, zwłaszcza w polskiej populacji pań, a zwłaszcza pań w okresie menopauzalnym i później, stwierdza się wybitny niedobór poziomu witaminy D3. Zarówno niedobór wapnia, jak i niedobór witaminy D3 wiodą do przyspieszonego zachorowania na osteoporozę. Przed włączeniem leków, tych tak zwanych leków antyresorpcyjnych lub innych, które leczą osteoporozę w sposób bardzo konkretny, należy zadbać o to, aby poziom witaminy D3 w ustroju był właściwy i o to, aby ilość wapnia w diecie także zapewniony był właściwy poziom wapnia w diecie po to, aby można było go wbudowywać do kościa. Dlatego zalecamy nawet już przed rozpoznaniem osteoporozy po zbadaniu poziomu witaminy D3 w organizmie kobiety stosowanie dawek profilaktycznych, tak zwanego nasycania czy suplementowania witaminy D3 po to, aby osiągnąć poziom właściwy i dopiero po osiągnięciu właściwego poziomu przystępujemy do terapii z zastosowaniem różnych leków, przede wszystkim bisfosfonianów, ale także innych do leczenia osteoporozy właściwej. Poza farmakoterapią, po rozpoznaniu osteoporozy z całą pewnością należy zadbać o ten rekreacyjny tryb życia, o tą sferę aktywności ruchowej, jak również o przestrzeganie nawyków żywieniowych, o których mówiłem wcześniej. Chciałbym jeszcze jedną rzecz dodać. Ja już wspominałem o tym, że osteoporoza nie jest wydumanym problemem akademickim. Osteoporoza jest konkretnym zagrożeniem czyhającym na osobę starszą, zwłaszcza na kobiety. I tak naprawdę są pewne narzędzia do pomiaru stopnia odwapnienia, ale to tak naprawdę to jeszcze nie o to chodzi. Tak naprawdę chodzi o konsekwencje osteoporozy. Konsekwencjami osteoporozy są złamania. Jeśli będziemy czynić wszystko, aby nie było osteoporozy i tej osteoporozy u pacjentów nie stwierdzamy, jesteśmy w stanie ich ustrzec przed groźnymi konsekwencjami, przed złamaniami. To przed tym właśnie, to jest główny cel postępowania w osteoporozie, cel leczenia osteoporozy. To jest ustrzeżenie chorego przed pierwszym złamaniem, a także ustrzeżenie chorego przed kolejnym złamaniem kości. Występują w symptomatologii tych schorzenia pewne objawy ogólne, z którymi pacjent najczęściej zgłasza się do lekarza. Objawami ogólnymi to są na przykład bóle zlokalizowane w okolicy kręgosłupa piersiowego czy lędziowego, które to dolegliwości bólowe u osób starszych najczęściej kojarzymy z występującymi równolegle zmianami zwyrodnieniowymi i tak sobie myślimy, a pewnie mam chorobę zwyrodnieniową, no to się pewnie trochę zaostrzyła i dlatego bardziej mnie boli kręgosłup. Charakter bólu troszkę się różni od w osteoporozie różni się od charakteru bólu w zmianach zwyrodnieniowych, bo ten ból w zmianach zwyrodnieniowych raczej pojawia się zaraz po porannym wstaniu, natomiast ból w chorobie w osteoporozie występuje po dłuższym stanie, po podniesieniu jakiegoś ciężaru. To w jakimś stopniu podczas przeprowadzania wywiadu składnika badania lekarskiego można to zróżnicować. No poza tym bardzo istotną kwestią jest to, że pacjent dotknięty osteoporozą zaczyna tracić
wysokość ciała, wzrost jego spada. Jeśli zadamy pytanie pacjentowi, dowiemy się, że jego wzrost jest niższy o około 2 cm, a często o wiele większy jest ten spadek, to już to może sugerować, że będziemy mieli do czynienia z osteoporozą. Trzeba powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Bardzo często w trakcie diagnostyki bólu kręgosłupa piersiowego czy lędziowego, diagnostyki obrazowej, wykonując zdjęcie rentgenowskie, stwierdzamy taki oto stan, złamanie kompresyjne kręgu. Pacjent nie przypomina sobie urazu. Mówimy wtedy o tak zwanym morfometrycznym czy niskoenergetycznym, samoistnym czy spowodowanym niewielką siłą złamaniu. To złamanie z całą pewnością świadczy o osteoporozie i w takim wypadku należy pogłębić diagnostykę w kierunku osteoporozy i włączyć pełną terapię, zwłaszcza terapię farmakologiczną. Nadwaga niewątpliwie jest chorobą cywilizacyjną, ale jeśli chodzi o nadwagę, o relacje między nadwagą i osteoporozą, zachodzą tu pewne paradoksalne, korzystne związki. Otóż okazuje się, że kobiety otyłe na drodze metabolicznej mają mniejszą częstość złamań. Dzieje się to nie tylko dlatego, że podczas upadku mamy element amortyzujący, co jest oczywiście brane pod uwagę, ale przede wszystkim dlatego, że u osób otyłych, u osób z większą wagą, może nie u osób otyłych, ale u osób z większą wagą, metabolizm wapnia jest korzystniejszy dla kośćca. Także przestrzegamy panie przed tym, żeby nadmiernie nie ograniczać swojej wagi, żeby diet jakichś szczególnie restrykcyjnych, redukcyjnych diet nie stosowały, bo zbyt niska waga ciała będzie się wiązała ze zwiększonym ryzykiem złamań osteoporozą i w konsekwencji złamań osteoporotycznych. Jak żyć, żeby nie zachorować? Z całą pewnością należy zacząć o osteoporozie myśleć już od wczesnych lat życia. Także nawet nasi rodzice o tym już powinni myśleć. Właściwe odżywianie, dostarczanie pokarmów białkowych w postaci mleka, tych, które zawierają dobrze przyswajalny wapń. Dbałość o właściwy ruch, o właściwą dozę ruchu, unikanie urazów, bo oczywiście jest, że jeśli będzie jakaś częstość urazów duża i będziemy długo przebywać w pozycji leżącej, osteoporoza także może nas łatwo dotknąć. Należy uważać na stosowanie używek. Mówiłem o tym, zarówno alkohol, jak i kawa, a zwłaszcza alkohol w dużych ilościach z całą pewnością będzie służył rozwojowi choroby. Oczywiście nie zalecamy palenia tytoniu. I jest jeszcze druga sprawa. Mówiliśmy o tym, że osteoporoza wtórna, ta osteoporoza, która jest związana z różnymi współwystępującymi chorobami, więc jeśli będziemy te współistniejące choroby w sposób prawidłowy leczyć, to także zwiększymy szansę pacjenta na to, aby nie zachorował na osteoporozę.